Witamy Państwa serdecznie w firmie Energy Gas Polska. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić troszeczkę inny temat niż montaż instalacji gazowej, a mianowicie dobór instalacji gazowej do samochodu. Tutaj na przykładzie Hyundai Tucsona z 2019 roku z silnikiem 1.6 o mocy 132 koni mechanicznych, gdzie jak wiemy jest to auto z silnikiem GDI z bezpośrednim wtryskiem paliwa, w tym przypadku o symbolu G4FD, możemy napotkać się na mały taki niuans, który niestety na chwilę obecną dyskwalifikuje auto z montażu instalacji gazowej. Jak mieliście Państwo możliwość zobaczyć na wcześniejszych filmach, pod maską mamy dokładnie taki sam silnik, jak montowaliśmy do niego instalację, a jednak jeden malutki szczegół niestety na chwilę obecną nie pozwoli nam zamontować instalacji gazowej, dlatego też zapraszamy Państwa zawsze serdecznie do siedziby firmy celem weryfikacji. Mianowicie w tym przypadku kod silnika się zgadza, moc silnika się zgadza, lata produkcji teoretycznie też się zgadzają, jeżeli chodzi o możliwość zastosowania instalacji gazowej. Natomiast tutaj różni się wersja centrali benzynowej, mianowicie tego urządzenia. Jest to komputer sterujący benzyną, do którego na chwilę obecną nie ma opracowania. Co ciekawe, wygląda on z zewnątrz zupełnie tak samo jak te, do których możemy zamontować instalację gazową. Natomiast elektronika już na to nie pozwala. Także na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza, a jednak kilka cyferek potrafi o tym zadecydować, że jednak trzeba będzie na instalację gazową jeszcze poczekać. Tak jak wcześniej wspomniałem, zapraszamy do nas na miejsce celem weryfikacji auta przed montażem instalacji gazowej, aby nie było nieporozumień i abyśmy mogli zamontować świetnie działającą instalację gazową. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do skorzystania z naszych usług.